witamy. Jestem w hodowli Piotra Bugałę w oddziale Zabrze 0153. No, w postaci chyba nie muszę prezentować Piotra, to co w tym sezonie 2018. Przynajmniej w okręgu, to już mogę się pochwalić, no to w okręgu bodajże bez młodych i bez C kategorii. Wszystko. Tak, na pudle jestem. No. No, na zobaczcie, pudle. Zobaczcie, hodowcy, Piotrek jest taką postacią, która no, w sezonie 2018 powiedział sobie sam do siebie, że musi pokazać innym, że jest w stanie wygrać, bo no, ma potencjał jakby materiału w gołębniku, jak zarazem lotowym, tak i w rozpłodowym. No za sprawą tego, co tak naprawdę chyba w 17 roku się przydarzyło, bo tutaj była sytuacja z tymi wynikami, które były odrzucone za sprawą tak naprawdę, może i błędu nawet twojego, z tego względu, że była sytuacja z sekcją, prawda? Gdzie, ten, no to, gdzie innych sekcji, dokładnie, nie mojej sekcji. Dokładnie, więc tutaj to było zapomniane, ale Piotrek wtedy sobie takie mądre słowo powiedział, że musi pokazać, że ten materiał, który w gębniku jest, trzeba wykorzystać i pokazać, że się da. No i co? Do góry. Dokładnie. Rok 2018 przyszedł i od samego początku była konkretna pompa. Te gołębie pokazały to, co tak naprawdę pokazywały już w roku 2017, 16, 15, 14 i tak wstecz. To, że Piotrek jest znakomitym hodowcą, postacią, która naprawdę potrafi dobrze przygotować materiał do lotu, ja chyba nie muszę hodowcom mówić, bo nawet jeden hodowca się zaśmiał, że jeżeli do tego dojdzie, to on będzie musiał chyba Piotrka zatrudnić, będzie mu po 20 tysięcy miesięcznie płacił wynagrodzenia za to, żeby Piotrek jego gołębie przygotowywał, no ale to zobaczymy, może to dojdzie do skutku. Co moje, to moje, lepiej się człowiek, dokładnie. Co jesteś u siebie na placu, to lepiej to cieszy niż u kogoś. Tym bardziej, że te gołębie znasz na wylot, bo znasz całą historię, no, 20 lat wstecz. A tak trzeba ze 3-4 lata, żeby tego gołębie poznać. Chyba, że gołębiami młodymi można coś wtedy no, ugrać. No, to młode to inna bajka tam jest. Piotrek jest taką osobą, która w sezonie 2018 zarazem jak zdobyła tak wyniki, tak i automatycznie też no, hodowcy bardzo się tu rzucili od samego początku na gołębie stąd, żeby dostać. I faktycznie Piotrek ostatnim czasem nawet sprzedał dużą ilość gołębi za no, kolosalne pieniądze do Ameryki. Ale tu jest taka ciekawostka, hodowcy, że dwa gołębie, bo uwierzcie mi, że od Piotrka ciężko jest wyciągnąć gołębie. Teraz, bo nie ma tej gołębi, że tam może to ktoś tam studnia by zna, tak, to tak. Ten gołąb akurat niebieski, ten tu no, 6251, to był dla mnie zostawiony właśnie tipez. Tym bardziej, że tam jest założony hodowcy tipez, to żeby się nie pomyli. Ja nawet sam zapytałem Piotrka, mówi, on był lotowany, mówi nie, mówi ten gołąb, szczególnie dla mnie, bo jego półbrat poszedł do Ameryki, no. A jeszcze mam brata. Gołąb taki słynny o nazwie Pelał. Jego córka siadła z Pyrzyc też, szósta na okręg. Tak, tylko że pamiętajcie, ja ci tak przerwę. Pamiętajcie jedno, ten gołąb, który jest półbratem Pedała, to jest gołąb numer 6251. On wywodzi się 7187 i samicy 4882. I teraz o co chodzi? Pełny brat czy siostra tego gołębia siadała pierwsza i druga? Pierwsza i druga bodajże. Pierwszy gołąb może w rejonie siadł, ja bym musiał na oddział bądź rejon, tylko zobaczcie hodowcy no. To że pełna siostra, bo tu brat czy siostra od razu jeszcze? To był brat duży, nakarpiany jest, ten jest niebieski, a tamto jest nakarpiany. Więc zobaczcie hodowcy, do czego dążę. Ojciec 787 wydał Pedała, czyli tego gołębia, który poszedł... Z jedną samicą z Marcela Sangersa, ta samica już mi jajek nie nosi, bo też... Gołąb Pedał poszedł do Ameryki, ten gołąb został tam sprzedany teraz niedawno. A półbrat tego Pedała idzie do nas na aukcję, ale co jest ciekawostką, że tego gołębia bezpośrednio, czyli na tą matkę łączony był 7187 i z tego połączenia wyszedł gołąb, który siadał ci pierwszy i drugi na oddział, bądź nawet na rejon, bo nie chcemy teraz sobie go osłowić, coś mówić nieprawdę. Jeszcze lepiej, bo od Wojtka Handelka z innym kojarzeniem, samcem, to w tamtym roku najlepszy młodzik był z tej samicy zaś. Aha, czyli od żony matki. Tak jest. No. Więc zobaczcie, dajmy tak naprawdę i to co Piotrek powiedział, jak przynosił tego gołębia, Wiktor, to jest petarda. Super gołąb, jeszcze ma pewny samiec, bo to jest ładny do ręki, duży samiec. No, będzie petarda. Ktoś jak wylicytuje sobie, na pewno nie będzie narzekał. Nie wierzę. Jeżeli narzeka, będzie, to na pewno mu chętnie wymienię za 2 lata na innego. Tym bardziej hodowcy, ale pamiętajcie też jedno, to nie jest gołąb, który gdzieś jest wyciągnięty z gołębika lotowego, bądź z gołębika. Nie, ten gołąb akurat, bo wiekowy był, one są w boksie chowane. Tak. Poza to, że on ma 10 lat, to ja do boksu go zamykam, żeby mu nie przeszkadzali. No i jest jeszcze jeden gołąb, który nie wiem, no dla mnie jest też taką bombą na tej aukcji. A dlaczego? Bo to jest gołąb z dwóch medalistów olimpijskich. Z maratonu. Z olimpijczyka, który był złotym, brązowym medalistą i z samicą Marciszewskiego, srebrnej medalistki.
Samica od Marciszewskiego to jest 30.001, ale dlaczego tu jest taki fajny raz ojciec? Ojciec 90-98 to jest gołąb, który jest idealnie odwzorowany kolorystycznie do tego słynnego gołębia u Darka Marciszewskiego 500. 500 to jest gołąb, który no, jest tak u Darka oswojony, że ten gołąb normalnie chodzi. Nawet Asia z Pigeon Vitality kiedyś jak była, to ona normalnie tego gołębia włożyła do samochodu, ten gołąb chodzi. No, nawet Darek ma tam na Facebooku. Tak, jak normalnie ten, więc zobaczcie hodowcy, naprawdę fajny ale materiał. Ale z jednej strony, bo ja te gołębie znam od Mętla i od Darka, to oni 500 robiły, nie? No maratony i 500 siadały, no super, no to jest... No super gołębie z jednej strony i z drugiej. No, no materiał bardzo fajny. No jeżeli dziadkowie tego młodego byli na olimpiadzie, jedno srebro, brąz, to o czym będzie świadczyć? Pewnie, że tak. Dwa gołębie na aukcji, wydaje mi się, że... No super gołębie, no za to bardziej. Wiktor mnie prosił, mówi to, ja już nie mam tak gołębi, ja mam jeszcze na aukcję charytatywną, bo daję też gołębie tak. No, co roku i wspomagam w ten sposób. No a tak to no, mój gołąb nikt nie jest z gumy, jak ja tam, bo tam nie jeden napisał, studnia by znał, ale to wiadomo jakie to ludzie piszą. Ale miesza z tym, nie chcę nikogo obrażać. Tak to wygląda, no Wiktor mnie poprosi, ja... a jak dałem, to już dałem no praktycznie na koniec coś konkretnego. Pamiętajcie hodowcy jedno, jak mi które do przodu będzie pewnie tak upało. Pamiętajcie hodowcy jedno. To, co ja zawsze powtarzam, i ja się będę tego trzymał bezwłocznie, choćby ktoś nawet miał mnie dziś oskarżyć o coś. Mamy 43 tysiące hodowców w Polsce. I pamiętajcie te słowa, które ja wam powiedziałem. 5 tysięcy jest tylko hodowców. A reszta to są tylko ludzi, hodowców, tacy, którzy się tylko pasjonują gołębiami. Bo ja nie mogę nazwać hodowcę osobę, która tak naprawdę wkłada gołębia na 500, który gołąb jest w ogóle nieprzygotowany, bez kondycji, bez niczego. Bo Piotrek, sam o tym dobrze wiesz, jak hodowcy przygotowują gołębie na loty i te gołębie dają. I potem ktoś mówi, a bo nie wrócił. Hodowcy, to nie chodzi o to, że ten gołąb nie wrócił. Musicie wtedy sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Dlaczego ten gołąb nie wrócił? Bo jeżeli gołąb by był zdrowy, jeżeli gołąb by był przygotowany w 100%, to jedyne co może być, to jeżeli jest lot, tak zwany bomba na oddział. To wtedy może mieć usprawiedliwienie. To najlepsze zawodzą. Dokładnie. Ale jeżeli jest lot łatwy i gołębie giną, to coś jest jeszcze z danej hodowli, to coś jest nie ja tak. Ja ciężki lot, no przygotowałem, a za bardzo tego. A ktoś, jeżeli na Piotrka by powiedział kiedyś złe słowo, to uwierzcie mi, hodowcy, to nie jest Piotrek zły. To hodowca jest ten, który pisze. To jest ten hodowca zły. Bo jeżeli ktoś potrafi na internecie napisać jakiś komentarz typu a, bo Piotrek go sprzedaje gołębie. Niech sprzedaje, bo mu to tak naprawdę cały rok pracował na to. A jeżeli ten hodowca, co ale ten pisze... Ale ja duże pieniądze wkładałem 10-15 lat temu, to nikt, ja rodzinie kupowałem drogie gołębie, nawet moje małżonce nie gadałem, wszystko kupowałem i to były te efekty. No. Doszłem do takiej perfekcji. Dzisiaj to nie jest problem dla mnie wygrywać tam w oddziele czy w rejonie, no. Przygotowanie, serce oddaję do przodu, jeżeli jest pogoda, upał czy podwiatr, to ja wiem co będzie w niedzielę, bo bombardowanie i tak zawsze jest. No jedynie co mi w tym roku, 6 lot to był chyba najgorszy lot mój, jeszcze Wiktor mówi, nakręcimy film. Ja wtedy byłem na tym locie. No nakręcimy film, jeden pseudo tam hodowca napisał, że patrzcie się co Misz Okręgu zrobił, ale to pseudo hodowca z mojego działu, wiem kto to napisał, ale mniejsza z tym. Już nawet został poinformowany. Tak jest. Ale to te gołębie były za bardzo przygotowane, poszły na nawet gołębia super od Pawłowskiego, odzyskałem z Czech. Ze złamaną nogą. Tak jest, ten gołąb u Woźniaka i Sławka, super nawet do A liczony, do B liczony ten gołąb jest, ta noga mu odleciała, ale ta samica jajka. I bo akurat gołąb się znalazł w hotelu. Tak, bo mi dziewczyna zadzwoniła i ten gołąb przyszedł, ale ten gołąb jak już do mnie przyszedł po dwóch tygodniach tam. I też zobaczcie hodowcy, bo też nawet ja powiem szczerze, nawet z Piotrkiem jak ten lot odbywał się, ja nawet z Piotrkiem tak spekulowałem, mówię zobacz Piotr, mówię kurde, mówię możliwe, że ktoś gdzieś z kabiny może coś pociął, ale nie, zobaczcie hodowcy. Było, ja powiem dlaczego my tak spekulowaliśmy, bo zobaczcie, to jest nawet na przykład. Jeżeli ktoś daje na lot 90 gołębi, wraca 70, a nagle w tej 20 brakuje 9 typowanych, no to coś jest nie halo, coś jest to nie tak. To jedynie moje wytłumaczenie, a tutaj, że te gołębie były ten pompę nakłaniały, poleciały w bok, tam był mój kolega. Tym bardziej, że to działo wtedy dużo gołębi, taki człowiek zginął. Tak, nie, u mnie tam praktycznie jeden gołąb wybitny mi brakuje, Lucek na filmie jest jeszcze u Wiktora, czy gdzieś. I kolejna sprawa, jeżeli ten gołąb by ktoś miał, to my jesteśmy w stanie odpłacić nawet 50 tysięcy na gołębie. Chętnie bym tego gołębia z powrotem do mnie, no. Jak ktoś go ma, tam są numery w rejonie, no trudno, no. Super gołąb wtedy mi nie wrócił, jeden gołąb, 9 mi przyszło. Te dwa najlepsze gołębie
Na drugi dzień to byłem, no ja załamany, całą noc nie spałem. Na drugi dzień obydwa przyszły, no te gołębie... Praktycznie na drugi dzień się dużo zleciało. No, tych asów najlepszych. No. Na drugi dzień obydwa przyszły, no to, to już mi jedynie co Lucek nie wrócił, trudno. Może tragicznie ten zginął gdzieś tam, no albo przez jaszczębia, albo coś, bo to był siekaty gołąb, białe piórka. No i tak to wygląda, to jest tylko moje usprawiedliwienie. Może je za bardzo podkręciłem te gołębie wtedy, no. Mogłem te najlepsze gołębie zostawić, no, bo mi jeden doradził, dobry hodowca, wybitny też, doradził, on najlepsze gołębie wtedy nie włożył, no, a ja włożyłem, no i trudno, no. Tu... Te powolniejsze gołębie wtedy siadały. Tak, tym bardziej to były gołębie, które pamiętam, jak ja byłem na szoku, tak. Te gołębie, które nigdy nic nie robiły, to one siadały jako pierwsze. Tak jest, to... To, to już mi dało, jeżeli mi Kowalski jeden, drugi zadzwonił, dzwonił, że to... mają gołębie, a ja nie mam, to ja już wiedział, co jest nie tak. Tak. Tak, tak, ale nic, tak, tu postawmy kropkę. Ale później za tydzień było dobrze, a za dwa był zaźnokam ciężki, no. Ale pamiętajcie, Adolf, ja to powiedziałem, Piotrek jest zawodnikiem nie do zajechania, to jest człowiek, który ma potencjał ogromny i samo to, że zobaczcie hodowcy te gołębie, zobaczcie jak robią konkursy. W jednym roku 14, w drugim 13, 12, 13. No to, to trzeba mieć gołębie wręcz w jakiej szpicy non stop, żeby te gołębie tak cały czas a leciały. A czym bardziej tam niektórzy co gadają, czy piszą, czym bardziej piszą, czy gadają, tym bardziej się nakręcam na drugi rok i do przodu. Czym bardziej będziecie gadać, to tym lepiej do przodu. Za rok mamy już pewnego mistrza. Zobaczymy. Nie, to jest nie takie łatwe. Dokładnie. Wszystko musi zagrać zdrowy. Człowiek, aby zdrowy, zdrowe gołębie i do przodu i damy radę. A człowiek 20% nigdy nie będzie wiedział, co gołębie, wiecznie się będzie uczył. Tak, ja nawet dużo wiem o gołębiach, ale non stop się też będę uczył. Zawsze coś nowości, 2-3% wprowadzam co roku. W ten sposób. Dokładnie. I tak to wyglądam. Pozdrawiam wszystkich, widzimy się na wystawach. Olimpiada. Tutaj robimy stopklatkę i przechodzimy do prezentacji tych dwóch gołębi, bo zaprezentujemy te dwa młode gołębie, które tak naprawdę tu robią rewelacyjną robotę. Ale tak mówię, tu postawmy stopklatkę, a ja przechodzę za kamerę i to wszystko tak, tutaj jest, jeszcze pokażemy tego gołębia, coś może. Przechodzę do prezentacji gołębia. Numer tego gołąbka 0153, 18 rok, 6251. Ten gołąbek się wywodzi z moich super pary, szczególnie z ojca strony wybitny, 10 lat już w moim rozpłodzie. Super gołębie mi wydał, z każdą samicą, obojętnie skojarzeniem, przewybitne gołębie. No, no dużo dzieci mam na gołębniku, jeden nawet poszedł do Ameryki w tym roku. Ja tam na niego mówię brzydko, tam może pedał albo coś, no ten gołąb za poważne pieniądze poszedł do Ameryki. 825 numer, to był ojciec mojego gołębia, który pierwszy spyżyć się odbił. Czyli to jest półbrat do Perała. Tak jest, po tym samym ojcu. Tak jest, po tym samym ojcu poszedł, no jeszcze brata mam też do niego tamtego gołębia. A z innego kojarzenia, no bo może pokażę tego ojca. Tutaj też musimy, hodowcy, pamiętać, że ten gołąb był w gołębniku rozpłodowym, a Piotr... Ten gołąb zaznaczony był dla mnie, o zobaczcie, nielotowany tipesem, żebym się nie pomylił, no. Więc ten gołąb został wyciągnięty primo. Tak jest, bo każdy mówi to ja już praktycznie nie mam gołębnika z gumy, jak ja to mówię, jeden jest lotowego, co pokażemy go, no u mnie już praktycznie jeszcze dwa na aukcje charytatywne, zawsze na dzieci albo coś to daje, wiadomo. No my tutaj mamy tego gołębia, a Piotr, jakbyś mógł teraz wytłumaczyć hodowcom, do takiego gołębia co byś dołączył do pary? Ja bym do, mniejszą samicę, bo on dosyć taki większy gołąb, no super zbudowany, jeszcze na pierzeniu, na 5 lotek, proszę zobaczyć, no jeszcze jak się spierzy, przepiękny samiec to będzie. Do ręki, super. Przede wszystkim to jest to, że my tego gołębia wyciągnęliśmy z gołębnika rozpłodowego, to nie jest gołąb. To nie jest lotowany i no z tipesem założony. Z tipesem, żeby po prostu nikomu nie spierać. Tak jest, no. Ja może rodziców, ojca pokażę teraz. A co ja mogę o ojcu powiedzieć? No, dużo rzeczy. Co ja mogę o ojcu? Ojciec super gołębie i czerwone, i płowe różne, bo zależy z jaką barwą samicami kojarzy. U mętli super, gdzieś nad morzem mętle dali też dzieci, albo coś super latały. U mnie rewelacyjny ten samiec, no super gołąb, z Pita Mandersa się wywodzi. No super, to już jest dziadek 10-letni. Myślę, ale jeszcze w tym roku płodzi, na drugi rok myślę, jeszcze będzie płodził, to jeszcze sobie coś uciągnę dla siebie, no. To jest ojciec pedała? Tak a jest, gołąb... dziadek tej, co spyżyć też siadła, a gołąb 7187, PL 206-08, bo wiadomo, ja od pruskiego te, ja mogę tak powiedzieć, te stare gołębie, stare liny, hubeny, westrety, te stare, bo te nowe to już to nie są te gołębie, co człowiek by chciał, no.
Super gołąb już, no myślę jeszcze z rok, może dwa się uda coś pociągnąć jeszcze z tego gołębia. Partnerkę jego. Muszę, byś też mógł pokazać. No i też pamiętajcie, hodowcy, ten gołąb, który tutaj właśnie Piotr trzyma w ręku, to jest gołąb, który się u niego wykazał nie tylko bezpośrednio jako na tego syna pedała, bo bezpośrednio jest po tym ojcu też u ciebie lotniczka, która się siada chyba druga i piąta chyba na ocie, tak? Druga, bodajże pierwsza i druga, to jest siostra do tego, z tego samego kojarzenia, z tego roku. Z tego roku mam, jeszcze do lotu też była. I na Pyrzycach też chyba... Czyli pół siostra tego gołębia, który na aukcji idzie? Pełna siostra, bo z pierwszego gniazda. A. A to ten jest jeden z późniejszych gołębi, jeden, no ostatni młody z tego kojarzenia, no. Super dwie, bodajże z dwóch lotów, nie chcę kłamać, chyba 0,60 albo coś miał. Szkoda, że jeszcze jeden, bo by był wysoko w Polsce. No super, i też wiem, że szpicowo konkurs zrobił z Pyrzyc. I no to był z pierwszego gniazda. Wiem, no. A to jest pełny brat, co lotowałem. Myślę, że półbrat, okej. Okay. I matka jest jaka? Czyli tu będziemy widzieć teraz matkę do tego gołębia, który jest wystawiany na aukcji, tak, i jest matkę do tego gołębia, który siadał pierwszy i drugi na oddział, tak? Co ja mogę powiedzieć o tej matce? Na oddział jeszcze, Piotrek, czy na rejon? Ja bym musiał zobaczyć, może na rejon nawet, zobaczyć. No myślę, że na rejon, bo raz z 310 to nie wiem, czy on pierwszy, nawet jego dziecko nie siadło na rejon. Tego czerwonego, no. Wiem, okej. A matka to jest, wywodzi się od Wojtka Handerka. 3 lata temu zakupiłem tam w rodowodzie, jakbym do Wojtka, to jest wnuczka bodajże, jak się nie mylę na pewno, bo on mi gadał, ja z tych olimpijczyków, to jest wnuczka olimpijczyków. Co mogę, to jeszcze numer obrączki, 48-82, 15 rok, 034 oddział, a jeszcze w tamtym roku z innym kojarzeniem, partnerem to był, ona wydała mi najlepszego lotnika oddziału. W tamtym roku, z innym kojarzeniem. No, super samica, przepiękna, do ręki leży. No, ona ma fantastyczne oko, tam na aukcji będą wystawione zdjęcia rodziców. Bardzo ładna samica. Warto zobaczyć hodowcy na to, jak te gołębie wyglądają. No i też sprawa charakterystyczna to, jak te gołębie w ręku leżą, prawda? Super. Przechodzę do następnego gołębia, do prezentacji. Gołąbek.pl 0153 6179. Jest to gołąb lotowany, bym musiał zobaczyć, tam nie pisałem. Wiem, że był chyba na 4 lotach, chyba 2 konkursy ma. Na te 2 loty ostatnie nie dawałem go, bo to był jeden z młodszych dołożonych gołębi, jeszcze 4 lotka ma. Jeden z młodszych i nie chciałem go nadawać na 300, na 400 km, jeden z młodszych. To był u mnie, w mojej drużynie, no, lotowej. A co ja mogę powiedzieć o tym gołąbku? Wywodzi się z dziadka strony, z dziadków strony wywodzi się po 2 olimpijczykach. Po brązowym medaliście w maratonie i po srebrnej medalistce maratonu. Ja może tych rodziców pokażę. Bo tutaj też, jakbyś mógł powiedzieć, gołębie bezpośrednio z jednej strony masz od Darka. I tak, na olimpiadzie bodajże w Budapeszcie w 2015 roku Darek Maciszewski miał srebrny medal w maratonie, samica, ta 01, a mętle mieli 213, brązowy medal. I mówię, sparuję 2 najlepsze gołębie w maratonie, co srebro i brąz. I to jest wnuczka, czy wnuk, no nie wiem, to może być samica też, okaże się. Takiego połączenia nie masz u siebie w gojniku lotowym, taki gołębi? Nie, bo wcześniej sprzedałem to, później, no, ale to... Czyli pełnego brąza, bądź tak, ostre zostawiłeś do siebie do rozpodu. Teraz słuchaj, jeszcze, z ojca strony pociągłem, w tamty 2 lata temu najlepszy lotnik oddziału był, od Darka strony, z tej mamy strony też super gołębi, ale w tym roku to tak skojarzyłem. No, zobaczymy, czy to... Wiem, ale chodzi mi, że pełnego brata też masz w gołębniku rozpodowym, tak? Tak jest. No, a to jest późny gołąb. Wiem, no, tylko widzisz, chcę pokazać, że chodzi mi o to, że tego samego połączenia gołębie sobie zostawiałeś, tak. I też odstępujesz innego gołębia hodowcom, bo też zobaczcie, tutaj też jest to wyjątkowe, że ten gołąb też był wyciągnięty z gołębika akurat lotowego, ale co, to był ja gołąb, mam ich 37 dokładnie, gołębi, no. I już a nie miałem ich 64, no. Dokładnie, więc Piotrek już tamtych się gołębi wysprzedał, a tutaj jest jeden taki gołąb. A czemu ja tak może? Bo jak on jeszcze ma 4 lotki, może zostanie na jednym, na 2 i mówię młodszego, a ktoś do uciechy sobie jeszcze będzie miał uciechy tego, no. Ale gołąb jest super. I rodziców teraz jakoś pokażę? Rodziców pokażę. Teraz ojca tego gołębia pokażę. Praktycznie to jest zwierciadło tej 01, bo parę razy ją miałem od Darka w ręce. O, białe piórko. Ma z tej loty jeszcze jeden lot. Przepiękny samiec, jeszcze tu ma. Że ten gołąb jest bardzo podobny do takiej samicy 500, czyli córki tej.
001. A co ja mogę powiedzieć, no z Darkiem się koleguje przyjaźnie, no to wiadomo, Darek, no... no to sobie połączyłeś, połączyłeś dwa najlepsze gołębie, tak, ale tak. Od dwóch najlepszych przyjaciół. Tak, tak, tak. Połączyłem dwa najlepsze gołębie, co jej dziadkowie były dwa medalisty, no dwa olimpijczyki, no, no to super, no. Ojciec tego, matka tego gołębia była srebrną medalistką, a może numer powiem, bo PL0176 90-98 15 rok ten gołąb. To jest ojciec tego pstrego gołębia, a następne partnerkę pokażę. Partnerkę tego gołąbka. Też ma białe piórko, może tu o, z jednej strony, za to taki pstry wyszedł. O, 2-3 białe piórka. Gołąbek 0159, 3299, 15 rok. To jest prezent od moich kolegów mętli. Mętli i ten gołąb się wywodzi po 213 po olimpijczyku, a ten olimpijczyk mętle kupili praktycznie za 100 zł małego gołębia i co się okazało od malców, ja byłem wtedy, okazał się olimpijskim gołębiem, brązowym medalistą w Budapeszcie. I tak to wygląda, koledzy. No. Czyli dajemy tak naprawdę dwa młode gołębie na aukcję, no, wyjątkowe dwa wyjątkowe, gołębie. Wyjątkowe, bo ja każdy, ja mówię wyjątkowe, ale ja już też mówię, z gołębi już z gumy nie mam, Wiktor mnie prosił, daj jeszcze, chociaż Piotrek to i daje, no dwa gołębie jeszcze. No i tak to wygląda. No i teraz nadzieja już w hodowcach kupujących, że tą cenę uzyskamy jak największą, bo to co Piotrek powiedział, Wiktor, jak pójdą źle, to już nie dostaniesz. Nie, żartuję. No nie, żartuję, no. Super gołębie, obydwa, ten z olimpijczyków się wywodzi też, tu z drugiej strony też od handlerka z olimpijczyków się wywodzi, a to czerwony to mu jeden z najlepszych samców rozpłodowych. 10 lat siedzi, to wiadomo, za darmo nie siedzi, no. Ten gołąb, ten 825, co poszedł do Ameryki, czerwony, to za młodzika 6x6, za rocznego 10x10, 11, super szybkie gołębie, szybkie na pogody, na upały. O. Nic, to jeszcze zrobimy taki krótki materiał tu z Piotrkiem, jak już jesteśmy, takich kilka porad, żeby wyciągnąć od no, mistrza, jakby to tak. No tam może tu jeszcze rodowód jest od Darka, tej, no. I tu jest od jeszcze od Pruskiego ten stary rodowód też. Tego czerwonego. Oczywiście to wszystko zamieścimy na stronie, tak mówimy. No daje Piotrek na pewno dwa wyjątkowe gołębie, a sam ten niebieski przede wszystkim to jest super, taka... super, petarda, jak to tutaj powiedział Piotrek. No był gołąb dla mnie zostawiony, no perełka, nawet tipes, żebym się nie pomylił, zostawiony był dla mnie ten gołąbek, no. Do rozpłodu jeszcze. A pełny brat pedał, półbrat pedał, poszedł do Ameryki. Tak jest, a jego córka też poszła, ta szali. No oczywiście za pokaźną kwotę. Tak jest, no super. Ale super. Jaka to już zostawiam. Myślę, że se kolega tam będą w Ameryce chwalić tego gołębia. No przy okazji ten kolegę z Ameryki pozdrawiam. Tak, pozdrawiam Artura i Marcina. Artura z Ameryki. Tak jest i Marcina z Ameryki. Dokładnie, więc a przejdziemy jeszcze do kilku porad od Piotrka. Tak jest. Korzystamy na pewno też wiedzę osoby, która, no nie ukrywajmy, ma potencjał do wiedzy i umiejętności potężny. Jakbyś mógł powiedzieć hodowcom jakieś porady, wskazówki, co teraz hodowcy mają robić? Teraz się zaczyna, tak, teraz to się zaczyna też wynik na 2019. U mnie gołębie, co teraz, to dostaną taką karmę najlepszą, oleistą, to co trzy firmy sobie, obojętnie jakie biorę, praktycznie takie dostałem, jakby na 800 km szły. Co jeszcze mogę, jakieś kefiry, jogurty na karmę daję, zioła, bez antybiotyków, bo najgorzej jak jeden gołąb zachoruje albo dwa, to ja do boksu go leczę, nie całe stado, bo jak będę całe stado, to się odbije na piórach albo coś, a one mają dostać te jedwabiste upierzenie. Błędy ludzie, a mówi to już koniec, teraz mu tam chlania rzuci albo coś, jęczmień, a u mnie odwrotnie jest. Super, najlepsze karmy, witaminy raz na tydzień, no co tam jeszcze, zioła jakieś, olejki czosnkowe, naturalne rzeczy. Natura, żeby ten gołąb dostał, tak jak zdjęcia mówię, jedne matowe, jedne jedwabiste, żeby jedwab. Teraz, koledzy, się robi wynik na 2019. Niektórzy, a to już prawie sezon, jesień, zima, to już krzanią to. A ja odwrotnie właśnie. Teraz robię wynik na 2019, żeby te gołębie upierzenie super dostały jedwabiste. Tak to u mnie wygląda. Bardziej natura, raz na tydzień jakąś obojętnie witaminę, czy to tej firmy, czy to tej, no...
tak to wygląda, no jakieś aminokwasy i to tyle, no. Okej, okay, a takie sprawy jak pokrzywy, nie wiem, jakieś buraczki? To, ale tu mówię, zioła albo coś mam, oregano tam od Darka, herbatki sobie też raz na tydzień albo na dwa dni i tak parzę, o, w ten sposób. Natura, jeszcze raz natura, zero chemii. Chemię wiadomo, jak ktoś tam kurację robi, no to wiadomo przed lotami, ale tak u mnie zero chemii, jeżeli jakiś gołąb, jeden, dwa, to go wezmę do boksu, leczę go, no, no. Ja mi zależy na tym gołębiu, jak mi nie zależy zbytnio, no to go usuwam i tyle, no. Tak to wygląda. Natura, raz na tydzień jakieś witaminy, zioła, jeszcze raz zioła, olejki, jakieś oregano, czosnkowy, takie rzeczy, no. Okej, okay, a teraz jakieś podajesz dodatkowe nasiona, takie dodatkowe oleiste albo coś takiego do pierzenia? Ja to jeszcze słonecznik łuskany tam dodaję, no takie rzeczy, no. No czyli widzimy, że ten, że lecisz takim sposobem naturalnym. Ale dobra karma, mówię, taka najlepsza, no firmów nie będę tam wymieniał, bo nieraz 3-4 daje, no, no daje tak jakby te gołębie szły na 800, no. No wiem, ale być może wymienić te firmy, czyli mrowce, no, no mrowce na pewno, no i głazika, nawet warcelagę, o więcej, najwięcej na warceladze, no na mody leciałem. A Wandrobajs? Wandrobajs to nieraz, a na mody loty na Bayersie leciałem, no nie. O, to karma, no, Bayersa jest bardzo dobra. Bardzo dobra i dosypuję tam jęczmień, pszenicę albo ryszpady, no w ten sposób. No i to co tam mówię, no to witaminy, wszystko z rzeczy. Mówię naturalne rzeczy, żeby odbiegać od tej chemii. Bo te później jak tej chemii się daje, to ten gołąb na tych piórach odbija się. No. A tym bardziej to co mówiliśmy tu pomiędzy sobą, że gołąb ma na tyle małą wątrobę, no, że hodowcy wyobraźcie sobie jak obciążamy organizm gołębia. Tak jest, no. I tak to wygląda z mojej strony, żadnych cudów. Cuda to są najlepsze gołębie, no to są, mówię, u mnie umią 10% czyli, wybitnie siadać te najlepsze gołębie. Czyli Piotrek, powiedz, takich tabletek jak koba ty nie masz? Nie mam, no może bym sobie zamówił przynajmniej parę koby, no nie ma żadnych środków cudów, złotych środków nie ma, są złote gołębie. To jest podstawa, złote gołębie u mnie 10% umie, są, mówię, lepsze od tych dobrych. Też mam część złych gołębi, to ich później usuwam pod koniec sezonu, nie sprzedaję i no usuwam. Żeby ktoś nie myślał, że jak u mnie gołąb nie poleci, no to na pewno u nikogo już nie poleci w ten sposób. Tym bardziej właśnie zobaczcie hodowcy, to Piotrek właśnie teraz bardzo uczciwie mówi, bo kiedy ja z nim rozmawiałem kiedyś, to sam powiedział, że gołębie, te lotniki, które właśnie u ciebie nie spisały się, to sam powiedzieli, że te gołębie są do usunięcia, nie do sprzedania, bo nie, jeżeli nie, się u ciebie nie sprawdziły, to też kłamu nie będziesz hodowcą wciskał, tak? No albo jak ktoś zaczyna, jakiś młody hodowca albo coś, no to dam mu z 15, żeby zaczął z tych gołębi, ale żeby mi nie wypuszczał w ten sposób. Ale tak gołębi, kijowy gołębi to no, jest na, ja mówię, to jest na jeden rogo. Sprzedaż kijowe gołębie, cię obgadają, jak dobre gołębie, ja zaznaczam. Jak dobre gołębie, w dobre ręce. Nie muszą tyle pracy poświęcić, ale dobre to powinny swoją klasę pokazać w ten sposób. No, no a jak złote gołębie w kijowe w ręce, to nic z tego nie będzie, koledzy. Nic nie będzie. Nie mówię, że w feście, bo każdy pracuje też, jak ja też nieraz jadę, to nawet moja futruje nieraz. Brat mi może raz wywiezie i nie trzeba dużo pracy i no trzeba sobie to wszystko rozwiązać. I wtedy będą na pewno efekty, no. Czyli jak widzimy hodowcy, prostotą do sukcesu i do zwycięstwa, nie ma żadnego kombinactwa. No nie ma żadnych środków cudownych, jakichś, że z osła konia wyścigowego. Nie wierzcie, że jakąś tabletkę i to będzie jakiś czempion z osła, że będzie siadał jakieś cudowne kropelki albo cudowne jakieś wszystko. Nie ma takich rzeczy, osioł zawsze będzie osioł i tyle dla mnie. Dokładnie. Tak, no to nic, życzymy hodowcom danego sezonu już 19, tak, ale jest. Tej ciężkiej pracy teraz. W tym okresie takim spoczynkowym teraz do was teraz należy ta praca do wykonania, tak? Tak. To jest najważniejszy sezon, to jest teraz właśnie. Żeby to wszystko, tym gołąb, to co najlepsze dostało. Dobry lot. Dobry lot, pozdrawiam.